Rozdział trzeci. Zniszczenie Baszanu. Mojżesz ma zobaczyć obiecaną ziemię, ale nie wejdzie do niej. Wskazówki Boże odnośnie króla Amorejczyków. Były bardzo podobne do tych, które dotyczyły się króla z Baszanu. Wskazówki Boże odnośnie króla z Baszanu były całkiem podobne do tych odnośnie króla Amorejczyków. Aby je zrozumieć, musimy spojrzeć na nie w świetle zasad, w oparciu o które Bóg sprawuje swoje sprawiedliwe rządy. Musimy wyraźnie rozróżniać łaskę od Bożych rządów. Gdy spojrzymy na drogi rządzenia Bożego, widzimy, jak Bóg w sprawiedliwości i swojej mocy karze tych, co czynią zło. Wylewa gniew na swoich nieprzyjaciół, obala królestwa i stwarza nowe obszary swojej władzy. Burzy miasta i tępi narody, ludy i plemiona. Nagazuje swemu narodowi zabić mężczyzn, kobiety i dzieci ostrzem miecza. Spalić ich domy i spustoszyć ich miasta. Z drugiej strony słyszymy z jego ust godne uwagi słowa. Synu człowieczy, Nebukadnezar, król babiloński, zlecił swojemu wojsku trudne zadanie przeciw Tyrowi. Każda głowa wyłysiała i każde ramię obdarte ze skóry. Lecz ani on, ani jego wojsko nie otrzymało od Tyru zapłaty za trud, jaki przeciwko niemu podjęto. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja dam Nebukadnezarowi, królowi babilońskiemu, ziemię egipską i zabierze jej bogactwo i złupi ją i obdaruje i obrabuje. I to będzie zapłatą dla jego wojska, jako zapłatę za trud, jaki podjął, dam mu ziemię egipską, gdyż dla mnie pracował, mówi Wszechmocny Pan. Czytamy o tym w Ezechiela 29, 18, 20. Te wiersze bardzo wyraźnie pokazują Boży porządek, który da się znaleźć we wszystkich pismach Starego Testamentu. Czy zwrócimy się do pięciu ksiąg mojżeszowych, czy do ksiąg historycznych, psalmów lub proroków, wszędzie zobaczymy, że Duch Święty spisuje szczegóły Bożego planu. Za czasów Noego potop zniszczył całą ziemię i jej mieszkańców, z wyjątkiem ośmiu ludzi. Wszyscy zginęli. Mężczyźni, kobiety, dzieci, bydło, ptaki i robactwo. Wszystko zostało zatopione według sprawiedliwego sądu Bożego. Za czasów Lota Bóg zniszczył miasta doliny Syddim i mężczyźni, kobiety i dzieci umarli w ciągu niewielu godzin. Ręka Wszechmocnego Boga sprawiła, że wszystko zostało pokryte wodami Morza Martwego, o czym czytamy w 1 Mojżeszowej 14:3. Bóg sam był tym, który owe grzeszne miasta Sodomę i Gomorę spalił do cna i na zagładę skazał jako przykład dla tych, którzy by mieli wieść życie bezbożne. Drugi list Piotra, drugi rozdział, 6 werset. Gdy dalej badamy Słowo Boże, znajdziemy siedem narodów Kanaanu, mężczyźni, kobiety i dzieci, wydane w ręce synów izraelskich, którzy bezlitośnie mieli wykonać na nich sąd. Jakże wielu ludzi wtedy zginęło. Zabrakłoby nam czasu, gdybyśmy, zaczynając od pierwszej Księgi Mojżeszowej, aż do Księgi Objawienia, chcieli przytoczyć wszystkie miejsca przedstawiające nam powagę sprawiedliwych rządów Boga. Zaczynają się od potopu, a kończą na spaleniu teraźniejszego systemu świata. Powstaje jednak pytanie,
czy jesteśmy w stanie wytłumaczyć Boże drogi, albo czy jesteśmy upoważnieni, aby je krytykować? Czy potrafimy rozszyfrować głębokie i wzniosłe tajemnice Bożych zamiarów? Tacy ludzie, którzy zarozumiale stawiają pod znakiem zapytania zamysły i czyny dostojnego Stwórcy i Władcy Wszechświata, prędzej czy później zauważą swój błąd. O nich Słowo Boże mówi: o człowiecze, kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy: czemuś mnie takim uczynił? Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? Rzymian 9 rozdział 20-21 wersetu. Jakie to proste i niepodważalne, jeśli garncarz może obrabiać bryłę gliny, którą trzyma w ręce tak, jak mu się podoba, o ile więcej Stwórca wszystkich rzeczy ma moc nad stworzeniami, które uformował. Ludzie mogą przez całe życie zastanawiać się nad tym, dlaczego Bóg dopuścił do tego, że grzech wszedł do człowieka, dlaczego zaraz na początku nie zniszczył szatana i jego aniołów, dlaczego pozwolił wężowi kusić Ewę i dlaczego nie powstrzymał jej przed jedzeniem zabronionego owocu. Na wszystkie te pytania istnieje tylko jedna odpowiedź. Kimże ty jesteś, o człowieku, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy nie jest to przykre, iż znikomy człowiek pozwala sobie osądzać niezgłębione sądy i drogi wiecznego Boga? Ach, jak wielu ludzi, którzy teraz pewni swych racji walczą przeciwko prawdzie Bożej, dopiero wtedy pozna swój błąd, gdy będzie już za późno, by go skorygować. Ale są i tacy, którzy dalecy są od tego, aby stanąć z niewierzącymi na tym samym gruncie. A jednak oni również mają wątpliwości o Bożych prawdach, jak na przykład o wiecznym potępieniu. Ponieważ wielu jest zaniepokojonych z powodu tej sprawy, chcę ją tutaj trochę dokładniej opracować. Istnieją trzy punkty, które każdego chrześcijanina mogą wzmocnić w tej nauce. Po pierwsze, słowo nieustannie lub wiecznie występuje w Nowym Testamencie 70 razy. Użyte jest w stosunku do życia, jakie wierzący posiadają, do mieszkań, do których będą wzięci, i do chwały, w której będą przebywać. Znajdujemy je w powiązaniu z Bogiem, ze zbawieniem, do którego sprawcą jest Pan Jezus, z wykupieniem, które nam zdobył, i w końcu w związku z Duchem. Z tych 70 miejsc istnieje 7, w których użyte jest to samo słowo, aionios, na karę bezbożnych, na sąd, który przyjdzie na nich i na ogień, który będzie ich palił. Według jakiej zasady lub z jakim prawem można teraz oddzielić te 7 miejsc i twierdzić, że tutaj słowo aionios nie jest użyte w znaczeniu wiecznie, a w pozostałych 63 na pewno jest? Taka myśl pozbawiona jest wszelkiego fundamentu. Gdyby Duch Święty, mówiąc o sądzie nad bezbożnikami, użył innego słowa jak w tych pozostałych miejscach,
musielibyśmy sprawdzić jego znaczenie. On jednak używa tego samego słowa, tak że przecząc wiecznemu potępieniu, także koniecznie musimy przeczyć wiecznemu życiu, wiecznej chwale, wiecznemu duchowi, wiecznemu Bogu. Krótko mówiąc, wszystkiemu, co jest wieczne. Jeżeli kara nie jest wieczna, to nic nie jest wieczne. Podważać tę prawdę oznacza naruszać całe boskie objawienie. Po drugie, drugi dowód daje nam fakt nieśmiertelności duszy. W pierwszej Mojżeszowej, drugi rozdział, czytamy: ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą, właściwie żywą duszą. Już to miejsce pokazuje, że człowiek posiada nieśmiertelną duszę. Upadek człowieka nic tego nie zmienił. Upadły czy nie upadły, winny czy niewinny, nawrócony czy nie nawrócony, dusza istnieje wiecznie. Poważnym pytaniem tylko jest, gdzie ta dusza będzie? Bóg nie może tolerować grzechu w swej obecności. Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło. Nie możesz spoglądać na bezprawie, mówi to Habakuk, pierwszy rozdział, 13 werset. Gdy więc nienawrócony człowiek umiera bez przebaczenia swoich grzechów, to z pewnością nie może tam przyjść, gdzie jest Bóg. On nawet nie będzie odczuwał pragnienia przebywania w miejscu obecności Bożej. Dla niego istnieje tylko wieczność w jeziorze płonącym ogniem i siarką. Po trzecie, wierzymy, że prawda o wiecznym potępieniu jest ściśle powiązana z potężnym wymiarem pojednawczego dzieła naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jeżeli tylko zachowująca na wieki swą skuteczność ofiara mogła uwolnić nas od konsekwencji grzechu, to konsekwencje grzechu także muszą być wieczne. Ten dowód może niejednemu wydaje się nieistotny, ale dla nas jest przekonujący. Grzech i jego konsekwencje musimy oceniać taką samą miarą, jak miłość Bożą i jej wyniki. Nie miarą ludzkiego poczucia lub ludzkim rozumem, lecz jedynie miarą krzyża Chrystusowego. Takim ludziom, którzy zaprzeczają wieczności potępienia, chcemy radzić, aby szczerze przebadali krótki psalm 131. Panie, nie wywyższa się serce moje i nie wynoszą się oczy moje, ani nie chodzi mi o rzeczy zbyt wielkie i zbyt cudowne dla mnie. Zaiste uciszyłem i uspokoiłem mą duszę, jak dziecię odstawione od piersi swej matki, tak we mnie spokojna jest dusza moja. W podobny sposób apostoł Paweł mówi do Koryntian, bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły, albo inaczej wnioski rozumu, i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. I zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. 2 Koryntian, 10 rozdział, 35 werset. Nie jeden filozof, nie jeden uczony i myśliciel
może się z tego śmieje, że tak ważne zagadnienie jest opracowane w tak dziecinnie łatwy sposób. Lecz ich opinia nie jest miarodajna dla ucznia Chrystusowego. Apostoł Paweł bardzo szybko przestaje zajmować się mądrością i uczonością tego świata. Mówi, niechaj nikt samego siebie nie oszukuje. Jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupim, aby się stać mądrym. Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem, on chwyta mądrych w ich własnej chytrości. I dalej, Pan zna myśli mędrców, że są marne. 1 Koryntian 3 rozdział od 18 do 20 wersetu. I na innym miejscu napisano bowiem, wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości. Przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. 1 Koryntian, 1 rozdział, 19 do 20 wersetu. W tym zawarta jest wielka tajemnica. Człowiek musi rozpoznać, że wszelka mądrość świata jest głupstwem. Korząca, ale lecznicza prawda. Korząca, ponieważ stawia człowieka na jego właściwe miejsce. Lecznicza, ponieważ pokazuje Bożą mądrość. W dzisiejszych czasach mówi się dużo o nauce i filozofii. Ale czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Musimy umieć rozróżniać prawdziwą naukę od błędnej rzekomej nauki, jak czytamy w 1 Tymoteusza, 6 rozdział, 20 werset. Fakty, które nauka wydobyła na światło dzienne od wniosków uczonych. Fakty są tym, co Bóg czyni i czynił, ale gdy człowiek zaczyna wyciągać wnioski z tych faktów, to może popełnić wielkie błędy. Są jednak i tacy naukowcy, którzy okazują Bogu należny szacunek i szczerze miłują naszego Pana Jezusa Chrystusa. Świat przez mądrość swoją nie poznał Boga. Cóż uczyniła sławna filozofia Grecji dla swoich zwolenników? Uczyniła ich nieoświeconymi wielbicielami nieznanego Boga. Dzieje apostolskie, 17 rozdział, 23 werset. Napis na ich ołtarzu ogłasza całemu światu ich niewiedzę i hańbę. I czy zasadne będzie pytanie, czy filozofia uczyniła coś lepszego dla chrześcijaństwa, jak kiedyś dla Grecji? Czy pośredniczyła wiedzy o prawdziwym Bogu? Miliony chrześcijańskich wyznawców dzisiaj chyba nie więcej wie o prawdziwym Bogu, jak ci filozofowie, którzy z Pawłem spotkali się w Atenach. Faktem jest, że każdy, kto zna Boga, jest uprzywilejowanym posiadaczem życia wiecznego. Tak wyjaśnia nam to nasz Pan Jezus Chrystus w najbardziej wyraźny sposób w Ewangelii Jana 17, rozdział 3, wiersz. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. To jest najbardziej kosztowne dla wszystkich, którzy przez łaskę otrzymali tę wiedzę. Poznanie Boga oznacza posiadanie życia i to życia wiecznego. W jaki więc sposób poznamy Boga?
Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, objawił Go. Tak uczy Ewangelia Jana, 1 rozdział, 18 werset. Jest to prosta i pewna boska odpowiedź. Jezus jest tym, który objawia nam Boga i Ojca. Nie musimy patrzeć na stworzenie, by nauczyć się, kim jest Bóg. Aczkolwiek w stworzeniu poznajemy Jego moc, mądrość i dobroć. Nie musimy też patrzeć na zakon, czyli prawo starotestamentowe, chociaż poznajemy w nim Jego sprawiedliwość. Nie, jeśli chcemy wiedzieć, kim i czym jest Bóg. Musimy patrzeć w oblicze Jezusa Chrystusa, jednorodzonego Syna Bożego, który przed założeniem świata był w łonie Ojca jako Jego rozkosz, którego Ojciec umiłował i który był ośrodkiem wszystkich Jego zamysłów. Poza Jezusem nie można poznać Boga. Poza Jezusem nie można poznać Boga, ale w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Kolosan 2 rozdział, 9 werset. Bo Bóg, który rzekł: z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. 2 Koryntian 4 rozdział, 6 werset. W ostatnim fragmencie naszego rozdziału Mojżesz przypomina zgromadzeniu, co uczynili oni z dwoma królami amoryjskimi i jak dwom i pół plemionom zostało przydzielone ich dziedzictwo na wschodniej stronie Jordanu. Godne uwagi jest to, że Mojżesz wcale nie wspomina, czy uczynili słusznie lub niesłusznie, wybierając sobie swoją posiadłość poza obiecanym krajem. W naszych rozważaniach 4 Księgi Mojżeszowej omówiliśmy wybór miejsca zamieszkania 2,5 plemion i pokazaliśmy, że nie dotarły one do celu, który Bóg im wskazał, ale wybrali sobie dziedzictwo na wschodzie Jordanu. Lecz w tym rozdziale nic nie jest o tym wspomniane, ponieważ Mojżesz pokazuje całemu zgromadzeniu rozlewającą się dobroć, wierność i miłosierdzie Boże, dzięki którym pokonali oni wszystkie niebezpieczeństwa i trudności pustyni, które dały im wspaniałe zwycięstwa nad Amorejczykami i zaprowadziły ich w końcu do tej pięknej ziemi. Mojżesz kładzie solidny fundament na to, żeby Pan miał prawo do ich posłuszeństwa wobec swoich przykazań. Jest to coś bardzo pięknego, gdy widzimy, że w tym powtórzeniu nie jest wspomniane, iż Ruben, Gad i połowa plemienia Manassesa postąpili niesłusznie, osiedlając się poza ziemią obiecaną. Jest to nie tylko dowodem łaski Bożej, ale również boskiego natchnienia Pisma Świętego. Takie dowody doskonałości słowa rozweselają wierzącego. Im bardziej poznajemy chwałę tego słowa i jego żywe i niewyczerpane głębiny, tym więcej rozpoznajemy, jak nierozsądne są ataki niewierzących. Lecz Słowo Boże też nie musi być bronione przez człowieka. Ono broni się samo i przekonuje niedowiarków. Możemy powiedzieć z apostołem Pawłem: a jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga.
Drugi Koryntian, czwarty rozdział, trzeci i czwarty werset. Jedynie Duch Boży uzdalnia człowieka do tego, żeby wierzył w boskie natchnienie Pisma Świętego. Ludzkie dowody mogą zdziałać tylko tyle, że niejednemu przeciwnikowi słowa zamkną usta, ale nigdy nie zdobędą serca. Ludzkie dowody nie są w stanie zasadzić w duszy człowieka promieni boskiego objawienia. Jedynie Bóg może to uczynić. Jeśli człowiek został oświecony przez Ducha Bożego, to ludzkie świadectwo na obronę Biblii staje się zbyteczne. Materialne dowody, jakkolwiek mogą być interesujące, niczego nie mogą dodać do chwały boskiego objawienia. Biblia na każdej swojej stronie i w każdym swoim zdaniu ma wyraźną pieczęć swego boskiego sprawcy. Tak samo jak niewidomy nie widzi słońca, tak i nienawrócony człowiek nie rozpoznaje mocy i piękności Pisma Świętego. Dopóki oczy nie zostaną namaszczone niebiańską maścią na oczy, dopóty nie rozpoznają doskonałości tej księgi. Zatrzymamy się jeszcze przez chwilę, jeszcze na chwilę, przy ostatnich wierszach naszego rozdziału. Najpierw Mojżesz powtarza przed ludem swoje zadanie do Jozuego. A Jozuemu dałem wówczas taki rozkaz. Oczy twoje widzą wszystko, co Pan, wasz Bóg, uczynił tym dwom królom. Tak samo uczyni Pan wszystkim królestwom, do których kroczysz. Nie bójcie się ich, gdyż Pan, wasz Bóg, walczy za was. Wersety 21-22 rozdziału 3. Wspomnienie tego, co Pan uczynił dla nas w przeszłości, powinno na przyszłość wzmocnić naszą ufność do Niego. Cóż byłoby niemożliwe dla Boga, który obdarzył swój lud tak wspaniałym zwycięstwem nad Amorejczykami? Zniszczył tak potężnego nieprzyjaciela jak króla Oga i dał w ich ręce całą ziemię olbrzymów. Wątpię, że mogliby oczekiwać spotkania z potężniejszym królem w ziemi Kanaan niż Og, którego łóżko było tak wielkie, że Mojżesz wyraźnie o tym mówi. Ale kimże był Og w obecności wszechmocnego Stwórcy? Karły i olbrzymy są przed nim równi. Ważne jest, byśmy Boga nie stracili z oczu. Jeśli nasz wzrok jest mocno skierowany na Niego, to nasze otoczenie nie może nas zaniepokoić. Taka jest tajemnica pokoju. Oczy twoje widzą, albo oczy twoje widziały wszystko, co Pan wasz Bóg uczynił. A tak, jak uczynił, tak czynić będzie. On wybawiał, teraz wybawia i będzie wybawiał. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są naznaczone przez boskie wybawienie. Czy może znajdujesz się w trudnościach, mój drogi słuchaczu? Czy nosisz jakiś ciężar w sercu? Posłuchaj słowa pocieszenia. Nie bój się, tylko wierz. Pan nigdy nie zawiedzie tego, kto mu ufa. Skorzystaj ze źródeł pomocy, które w nim są otwarte dla ciebie. Oddaj siebie samego, wszystko, co cię otacza, twój niepokój i strach, oddaj wszystko w jego ręce. Tak, zostaw to tam. Nic to nie daje, gdy nasze trudności i potrzeby oddajemy w ręce naszego Boga, by zaraz w następnym momencie ponownie je wziąć. Jakże często tak czynimy?
Przychodzimy z jakimś problemem lub doświadczeniem, w modlitwie do Boga, rzucamy nasz ciężar na Niego i czujemy się lżejsi, lecz ledwo wstaniemy z kolan, wracamy od nowa do tych trudności, aż do momentu, gdy musimy przyznać, że nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Jednak Pan chce, by nasza dusza była tak wolna od zmartwień, jak nasze sumienie wolne jest od winy. Słowo Jego do nas brzmi: nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Filipian, 4:6. W taki sposób również Mojżesz, wierny sługa Pana, starał się dodać otuchy swemu współpracownikowi i następcy, Jozuemu: nie bójcie się ich, gdyż Pan wasz Bóg walczy za was. Podobny sposób i Paweł pocieszał swojego duchowego syna i współbojownika, Tymoteusza, by ufał Bogu żywemu, był mocny w łasce, jaka jest w Chrystusie Jezusie, opierał się z niezachwianą ufnością na mocnym fundamencie Bożym i ze staraniem i duchową odwagą poświęcił się dziełu, do którego był powołany. I my możemy pocieszać się nawzajem, byśmy w prostej wierze trzymali się słowa, zachowując w sercu Jego żywą moc i autorytet dla nas. Słowo podtrzymuje nas szczególnie też w latach starości, gdy łamią się wszystkie ludzkie podpory, gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała Jego jak kwiat trawy. Uschła trawa i opadł kwiat, ale słowo Pana trwa na wieki, a jest to słowo, które wam zostało zwiastowane. Pierwszy list Piotra, 1:24-25. Wersety zakończające rozdział mówią o rozmowie między Mojżeszem i jego Panem. Także ta relacja harmonizuje z charakterem całej księgi. Widzimy to w wersetach 23 i 28. Wzrusza to nasze serca, gdy słyszymy, jak ten wierny sługa Boży przynosi prośbę, którą Bóg jednak nie mógł spełnić. On pragnął zobaczyć tę dobrą ziemię poza Jordanem. Ta cząstka, którą wybrali sobie 2,5 plemiona, nie potrafiła go zadowolić. On życzył sobie, aby mógł wstąpić w to szczególne dziedzictwo ludu Bożego, ale tak być nie mogło, gdyż nieostrożnie mówił swymi ustami u wód Meriba i przez niezmienną decyzję rządu Bożego nie zostało mu dane przejście przez Jordan. Wszystko to Mojżesz powtarza przed ludem ze szczerą pokorą. Nie zakrywa faktu, że Pan nie wysłuchał jego prośby. Wprawdzie przypomina im, że to oni byli temu winni. Było koniecznością, by ludowi zostało to przypomniane. Mimo to wyznaje, że Pan gniewał się na niego i mimo jego prośby nie pozwolił mu przekroczyć Jordanu, lecz wzywał go do tego, by zostawił swoje stanowisko i ustanowił swego następcę. Mojżesz sam składa to otwarte wyznanie. Jak ciężko nam często jest wyznać, że uczyniliśmy lub powiedzieliśmy coś niesłusznego i przyznać się przed naszymi braćmi do tego, że w tym lub owym przypadku pomyliliśmy się odnośnie myśli Pana. Martwimy się przy tym o naszą opinię,
Czyż nie jest to dziwne, iż mimo to często mówimy, że jesteśmy słabi i mylący się, że jesteśmy słabymi i mylącymi się stworzeniami i że jesteśmy zdolni do wszystkiego, jeżeli zdani jesteśmy na samych siebie? Lecz czym innym jest złożyć ogólnikowe wyznanie, a czym innym przyznać się do pomyłki? Są tacy, którzy prawie nigdy nie przyznają się do błędu. Nie tak było z Mojżeszem. Nie zważając na swoje wysokie stanowisko jako zaufany i umiłowany sługa Pana, jako przywódca zgromadzenia, którego Ki niegdyś doprowadził do trwogi Egipcjan, nie wstydzi się, by stać przed zgromadzeniem swych braci i przyznać się do swojego grzechu. Wyznać, że wypowiedział słowa, jakich nie wolno mu było powiedzieć i że Pan nie wysłuchał jego prośby. Czy z tego powodu Mojżesza cenimy mniej? Wręcz przeciwnie, nasz szacunek wzrasta. Pięknie jest słyszeć jego wyznanie, widzieć, jak kornie poddaje się pod Boże rządzące zamiary, jak bezinteresownie zachowuje się wobec swego zastępcy na tym wysokim stanowisku. Nie widać tu ani odrobiny zawiści czy zazdrości, żadnego wybuchu obrażonej dumy. Samo zaparciem Mojżesz schodzi ze swego wzniosłego stanowiska, kładzie swoją szatę na ramiona swego następcy i pociesza go, by z wiernością wypełniał obowiązki na tym odpowiedzialnym urzędzie. Kto się poniża, będzie wywyższony, jak wyraźnie widoczna jest prawda tego słowa w historii Mojżesza. Ukorzył się pod mocną ręką Bożą i przyjął karę, którą nałożyło mu boskie rządzenie. On nie wyraża ani jednego przykrego słowa z tego powodu, że jego prośba nie została wysłuchana. Ukorzył się pod wszystko i dlatego też w swoim czasie został wywyższony. Bóg w swojej mocy nie pozwolił mu wejść do ziemi, ale w swej łasce zaprowadził go na szczyt góry Pisga, skąd pozwolił mu zobaczyć dobrą ziemię w całej jej piękności. Dobrze jest dokładnie rozumieć różnicę między łaską i rządzeniem. Różnica ta jest często w Piśmie Świętym tłumaczona, ale mało zrozumiana. Może ciężko nam jest pojąć, jak Bóg mógł zabronić swemu wiernemu i umiłowanemu słudze wejść do ziemi obiecanej, ale dostrzegamy tutaj całą powagę boskiego rządzenia. Jak już wspomniano, Mojżesz nie mógł wprowadzić Izraela do ziemi obiecanej nie tylko z powodu swego stanowiska jako przedstawiciel systemu zakonnego, lecz także dlatego, że nieostrożnie mówił swymi ustami. On i jego brat Aaron nie uwielbili Boga przed zgromadzeniem. Z tego powodu rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona: ponieważ mi nie zaufaliście, aby mnie uwielbić na oczach synów izraelskich, dlatego nie wprowadzicie tego zgromadzenia do ziemi, którą im daję. 4 Mojżeszowa, 20 rozdział, 12 werset. I dalej czytamy: i rzekł Pan do Mojżesza i Aarona pod górą Hor, na granicy ziemi edomskiej: a Aaron będzie przyłączony do ludu swego, albowiem nie wejdzie do ziemi, którą dałem synom izraelskim, za to, że sprzeciwiliście się moim słowom u wrót Meriba. Weź Aarona i jego syna Eleazara i wprowadź ich na górę Hor. I każ Aaronowi zdjąć szaty jego i odziej w nie jego syna Eleazara. A Aaron zaś tam umrze i będzie przyłączony do ludu swego. Werset 23 do 26. To jest bardzo poważne. Tym dwóm mężom
ze zgromadzenia Izraela, których Bóg użył, by wyprowadzić swój lud z potężnymi znakami i cudami z Egiptu, mężom, którzy przez Boga byli wysoko szanowani, zostało zabronione wejść do ziemi Kanaan za to, że byli oporni jego rozkazowi. Weźmy sobie te słowa do serca. Jest to coś strasznego być opornym wobec Słowa Bożego. Im wyższe jest stanowisko tych, co sprzeciwiają się Słowu, tym większa jest odpowiedzialność i tym prędzej i poważniej dosięgnie ich boski sąd. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Te poważne słowa zostały skierowane do Saula, gdy nie był posłuszny słowu Pana. Tak więc prorok Mojżesz, kapłan Aaron i król Saul są przedstawieni jako przykłady na to, że Bóg w swym rządzeniu karze z powodu jednorazowego nieposłuszeństwa. Tym dwom pierwszym nie pozwolono wejść do ziemi Kanaan, a król stracił swój tron. Mamy być posłuszni, a wszystko inne pozostawić rękom naszego Pana. Nie jest sprawą wiernego sługi, by zastanawiać się nad owocami swego posłuszeństwa. On czyni to, co mu zlecono. Owoce pozostawia swemu Panu. Gdyby Mojżesz i Aaron wzięli to pod uwagę, przekroczyliby Jordan i gdyby Saul był posłuszny, nie straciłby swego tronu. Czy często nie osłabiamy tej ważnej zasady tym, że mówimy, iż Bóg wie i widzi wszystko naprzód, to, co się zdarzy i co człowiek uczyni po upływie jakiegoś czasu? Ale co jasnowidzenie Boga ma wspólnego z odpowiedzialnością człowieka? Czy człowiek jest odpowiedzialny, czy nie? Niewątpliwie tak, jest odpowiedzialny. Jest powołany, aby był posłuszny Słowu Bożemu. Nie jest zobowiązany do tego, by wiedział coś o Bożych postanowieniach i tajemniczych zamysłach. Odpowiedzialność człowieka tyczy tego, co zostało objawione, a nie tego, co jest ukryte. Co na przykład wiedział Adam o wiecznych zamysłach i postanowieniach Bożych, gdy został posłany do ogrodu i Bóg mu zabronił jeść z drzewa poznania dobra i zła. Czy jego przestępstwo zostało zmniejszone przez to, że Bóg chciał je użyć w tym celu, aby rozwinąć swój cudowny plan zbawienia przez krew baranka? Z pewnością nie. Adam otrzymał jednoznaczne przykazanie, które miał przestrzegać, ale był nieposłuszny i został wygnany z raju. Bóg niech będzie wysławiony, że łaska przyszła na ten biedny, grzeszny świat i zbiera tu żniwo, które nigdy nie mogłoby być zebrane na polach upadłego stworzenia. Człowiek jednak został osądzony z powodu swego przestępstwa, został wygnany przez rządzącą rękę Bożą i zmuszony, by jadł swój chleb w pocie oblicza swego. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Galacjan 6 rozdział 7 werset.